Witam serdecznie z raju, Filipiny. Śmiać mi się trochę chce, bo zbieramy się kilka godzin codziennie przed nagrywaniem, zanim wyjdziemy z domu, a jak już mamy wychodzić, no to co? Pada. Leje już parę godzin, teraz chwileczkę się uspokoiło, ale nie wydaje mi się, żeby przestało. Te chmury tam, nie wiem czy widzicie. Tak sobie pomyślałem, że to dobry moment, żeby zrobić wam takie Q&A. Odpowiemy na wasze pytania. Tych pytań sporo się nazbierało. A jeszcze jeden bardzo ważny news. Będziemy robili teraz filmy jeden dzień po polsku, jeden po angielsku. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i tak fair trochę. Także chyba zostaniemy przy tym jeden dzień polski, jeden angielski. A teraz zapraszam na film. Dobra, jedziemy z pytaniami, słuchajcie. Pierwsze. Marlena pyta się tak. Wyprowadziliście się z tego uroczego apartamentu z widokiem na morze. Czy to tylko były odwiedziny urodziny? Mieszkaliśmy tam, ponieważ Jasiu, John, Polak mieszkający w Australii, zaproponował nam, żebyśmy pomieszkali tam, bo wynajął to mieszkanie na 6 miesięcy. Po 4 miesiącach musiał jechać, więc dał nam możliwość mieszkania w tym apartamencie przez 2 miesiące za darmo. Apartament bardzo drogi, nie na mój budżet, także, ale piękny, jak sami widzieliście. Myślę o zostawieniu tego bałaganu, smutnego, systemowego życia. Kiedy jak nie teraz? Wiesz co, w sumie nie ma lepszej okazji niż teraz. Ja wychodzę z takiego założenia, że jak masz po prostu coś zrobić, to zrób to teraz, nie odkładaj, bo no jakieś tam okoliczności losu mogą się przytrafić po drodze i nie zrealizujesz swoich celów, także podejmij jakieś decyzje, stwórz plan działania, co trzeba zrobić, żebym mógł zamieszkać na Filipinach, czy tam w jakimś innym kraju i jak byś chciał żyć i co musisz zrobić, żeby tak żyć, no. Tak jak ja zrobiłem. Czy wiesz, co się dzieje z Damianem? Mam nadzieję, że nie pozwoli tej panicy na powrót. Na temat Damiana po prostu nie chcę się wypowiadać. No, my się wyprowadziliśmy, tak, z Banglao, teraz jeździmy dalej. I to jest nasz content, czyli pokazywanie wam fajnych miejsc, podróży. Kasia pyta, jaka jest temperatura na Filipinach i czy codziennie jest mniej więcej taka sama. Kasia is asking, what is the temperature in the Philippines and every day is the same. Ha? Okej. Okay. Kasia, temperatura jest praktycznie cały czas ta sama. No waha się w przedziale 30-35 stopni, jest gorąco i w nocy jest około 28 stopni, tak myślę. Są takie dni, gdzie jest chłodniej, myślę w ciągu dnia na przykład 28 stopni, ale tych dni to mógłbym policzyć na palcach jednej ręki w roku. Jest ich niewiele, jest to w okresie deszczowym. No jak jest ten okres deszczowy, to też zależy jaka wyspa, gdzie jesteś. Bo na przykład na Sikihor był taki okres, taki rok, gdzie na przykład był okres deszczowy, a deszcz padał tylko w nocy, a następnego roku padało dużo i na przykład temperatura spadała, tak? Jak jest deszcz, to jest chłodniej. Ciężko powiedzieć, na przykład na Sikihor wydaje mi się, że taki mikroklimat i tam na przykład czasami było tak, że jak na przykład mieszkaliśmy w Katulaya, w tej partii San Juan, na przykład padał deszcz i było chłodno, a chłopaki na przykład z Sikihor City, tam z tego miasteczka dzwonili, mówi przyjedź, kurczę, idziemy na nurka i tak dalej, a ja mówię, no przecież leje, jak nie wiem, on mówi, gdzie tam leje, jest piękna pogoda, takie dziwne rzeczy się dzieją, ale generalnie jest cały czas gorąco. Czasem za gorąco. Co się stało temu pieskowi? Czemu ucho mu krwawiło? Remember when we was in the waterfall and there was a dog with the bleeding ear? In Villar? Yeah, in Villar. Uh-huh. And Marta is asking what happened to this dog. Marta, nie wiem co się stało z tym pieskiem. Próbowałem z tą panią porozmawiać jeszcze potem, ale ona jakaś taka nie była zainteresowana, widać nie opiekowała się tym pieskiem. Zresztą dużo tutaj jest tych psów bezdomnych, albo nawet mają właściciela, ale oni po prostu się nimi nie interesują, po prostu są, bo są przypałętały się i wiesz, i no tak mało osób się troszczy o to, o pieski. Jak wygląda sprawa z żywiołami na Filipinach?
tajfuny, trzęsienia ziemi, jak sobie ci ludzie radzą z tym. Alexander is asking about disasters in the Philippines, about earthquake, typhoons, how Filipino handle all these disasters. Okej, okay. Więc ja odpowiem. I will answer. Zresztą taki mieliśmy układ, że ja będę odpowiadał, ale będę tłumaczył Danusi, bo żeby wiedziała, o czym mówimy. Więc tak, no jak to wygląda z tymi trzęsieniami? Są, tajfuny są i Filipińczycy zdążyli się przyzwyczaić do tego, także to nie jest jakieś tam rozczarowanie dla nich, o mamy tajfun, po prostu jest, odbudowują domek i żyją dalej. W sumie powiem wam, że tych tajfunów już trochę przeżyłem, to nawet w Filipinach przez 5 lat i tylko raz był taki tajfun, gdzie naprawdę było bardzo niebezpiecznie. To był ten tajfun Odette, 16 chyba grudnia, rok temu. No i jak wyszliśmy z domu, to po prostu słupy elektryczne, licznik na dachu, no taki mes, że po prostu się w głowie nie mieści. Te drzewa wszystkie poprzewracane, nie było jak przejechać przez drogę. Zresztą mam film o tym, ten film tutaj załączę do góry, tu albo tu, także możecie zobaczyć, to jest z kanału angielskiego, ale naprawdę sporo osób zginęło podczas tego tajfunu, bardzo było niebezpiecznie. My żeśmy nagrywali ten film w zasadzie, jak ten tajfun jeszcze był, no to słychać ten deszcz, ten wiatr, gwizd, no jest po prostu... No, wiatr sięgał wtedy, prędkość 270 km na godzinę był, tak, na wyspie Bohol. Więc wiało troszeczkę. No. Następne pytanie. Czy możemy odwiedzić wyspę Camotes? He's asking if we can visit island Camotes. What you want? Maybe. To jest nasz plan w zasadzie, bo chcemy pojeździć troszkę po tych wyspach dookoła, a też Cebu. Więc Camotes to jest nasze następne destination. Ale może się coś zmienić, może jeszcze jednak w zasadzie pojedziemy na górę, na przykład na Bantayan, a potem z powrotem będziemy zjeżdżać tu do Camotes. Zobaczymy, jak to ogarniemy. Ale Camotes to jest chyba takie nasze, nasza następna miejscówka, gdzie będziemy uderzać. Mariusz, z czego ty tam żyjesz? Skąd masz kasę na utrzymanie? Mariusz is asking what about the money, how we can live here, where we have money come from. Answer. Yeah. Tak, słuchajcie, no pracowałem, mówiłem wam wcześniej, ale zrobiłem ten odcinek, że zostawiam pracę, znaczy ograniczam pracę i będę vlogował tylko, no i żyję z vlogowania, z YouTube'a, z Facebooka. I tak to wygląda teraz, a jeszcze pracowałem chyba przez miesiąc trochę dla tej firmy. Po tym filmie, jak to zrobiłem, nawet nie cały miesiąc, może ze 2-3 tygodnie i w ogóle całkowicie przestałem, także teraz już w ogóle nie pracuję. Tylko utrzymujemy się z vlogowania, z tego, co nagrywamy. To jest nasza praca teraz i bardzo mi się ta praca podoba. Ja uwielbiam robić filmy, uwielbiam podróżować, więc jest mega. Jeżdżę sobie, podróżuję, nagrywam i jeszcze YouTube mi za to płaci. Fajne. YouTube i Facebook. Jak taksówkarz włączył licznik, jak to działa, ile płaci za kilometr, czy licznik od razu pokazuje pesos? But I think... Dobra, sorry, widzisz, zapominam się cały czas, ten sam mam problem. Mieszam angielski z polskim, nawet podczas nagrywania polskich filmów robię to samo. Jak wchodzisz do taksówki, to od razu jest 42 peso. A potem z tego, co zauważyłem, to co minutę wskakuje 4 peso. Taksówki nie są jakieś takie drogie, tak mi się wydaje. Bardzo mi się to podobało w Cebu, że te taksówki były, bo zawsze tymi trajkami, a tutaj taka wygoda, wiesz, no prawie jak Europa. Fajnie było. Czym można się zająć na Filipinach, jakbyś przyjechał z rodziną? Szczerze odpowiedz, bo chcę przyjechać na Filipiny, dzięki z góry. Słuchaj, Artur. Artur is asking what he can do in the Philippines when he comes with his family, what job he can do. Answer the casino. I know, you don't know this question. Okay. Słuchaj, Artur, generalnie rynek filipiński jest zamknięty na ludzi spoza Filipin. Są pewne zawody, które możesz wykonywać, możesz
postarać się o pozwolenie na pracę. Bez tego pozwolenia raczej bym starał się nie pracować na Filipinach, ale jest dużo osób, które wykonują na przykład zawód instruktora, pracują w jakichś korporacjach w Manili, ale są wysłani z krajów Europy, czy tam na przykład Stanów Zjednoczonych. Kilka osób takich znam, na przykład z BMW ich wysyłali do pracy tutaj. Znaczy te korporacje, tak, i tam jakieś menedżerskie stanowiska możesz zająć. Wszystko zależy od tego, od twojego wykształcenia, doświadczenia i wiesz, możesz się postarać o taką pracę na Filipinach w korporacji przez Polski, jakiś tam urząd pracy, agencję pracy, no, jakby, no. No i wtedy możesz tu przyjechać, a tak to generalnie to pracować ci nie wolno. Możesz otworzyć sobie tutaj biznes, jest to troszkę skomplikowane, bo ty na swoje imię też nie możesz. To znaczy, możesz postarać się na przykład o biznesową wizę, ale z tego co pamiętam, to było to 250 tysięcy dolarów. Musisz mieć przeznaczone na inwestycje tutaj na Filipinach i wtedy, bo znam taką osobę, która tak zrobiła, i wtedy dostajesz biznesową wizę, otwierasz sobie firmę na swoje imię, otwierasz działalność, 250 tysięcy jest do wykorzystania na twoją inwestycję. No jesteś w pełni legalnym właścicielem biznesu i no nie masz problemu, możesz pracować, no tylko trzeba mieć ten wkład spory. Ania się pyta, jakie są starsze panie Filipinki, czy one też lubią obcokrajowców? Myślę, że to jest pytanie do Daniki. Danika, Ania Schmidt is asking about the Filipina old ladies, if they like foreigners too. Yes. They like? I knew some. Yeah? Uh-huh. But the problem is that they already, most of these old ladies already have families or married or... Uh-huh, uh-huh. So how they look for men if they have husband? Huh? No, they just looking so far. Dobra, może któreś są rozwiedzione, znaczy, chociaż nie ma rozwodów na Filipinach. Zdarzają się takie starsze panie, które są wolne. Tylko to jest z reguły skomplikowane, słuchajcie, bo tych rozwodów, jak powiedziałem, nie ma. I wchodzenie w taki związek z osobą, która była w związku małżeńskim, jest bardzo ryzykowne, bo to jest, chyba z tego co wiem, 5 lat więzienia za takie coś. Jest to karane więzieniem, także osoba, na przykład mąż idzie do więzienia i na przykład jego partnerka nowa, tak? Chociaż często się dogadują między sobą, po prostu odchodzą, zakładają nowe związki i po prostu między sobą ustalają, że nie zgłaszamy na siebie i tak sobie żyją i układają nowy związek, ale mało jest takich starszych osób, kobiet, które są wolne, takie panienki, tak? Nie planujesz kupić sobie auto, żeby więcej zwiedzać? Maciek is asking if we plan to buy a car so we can visit more places. Maybe soon. Maciek, wiesz co, powiem ci tak. Fajnie by było, ale to jest niepotrzebne za bardzo, z tego względu, że samochód, na przykład podróżowanie między wyspami samochodem jest bardzo kosztowne. I na przykład jak chcieliśmy się z Damianem dostać do tego Camiguin, to kosztowało to w dwie strony 19 tysięcy peso za samochód i trzy osoby. No to jest to sporo pieniędzy, to jest jakieś 1600 zł za przejazd tylko tam i z powrotem, więc nie ma sensu, lepiej sobie za tysiaka pojechać, wynająć motorek i tam pojeździć, dlatego do podróżowania na Filipinach samochód to nie jest dobra sprawa. Lepiej sobie po prostu podróżować z busem, wynajmować motorek, wychodzi to dużo taniej, no i więcej rzeczy zobaczysz, bo jedziesz sobie tym motorkiem tam praktycznie w każde miejsce, a samochodem tak nie bardzo, także no niepotrzebny jest samochód. Chociaż kiedyś może sobie kupimy samochód, ale to jak się tak ustabilizujemy, w sensie, że będziemy mieszkać w jednym miejscu. Mariusz pyta się, czy znam język filipiński. Mario is asking if I know Filipino language. Gamay. Just a little bit. Takieś tam podstawy znam filipińskiego. Wiem, o czym rozmawiają, ponieważ przebywam bardzo dużo z Filipińczykami. To na przykład już się tak osłuchałem, już rozumiem, o czym mówią. Wiem na przykład, kiedy mówią o mnie i czy mówią o mnie źle, czy dobrze.
no wiem, jak nawiązać jakąś tam podstawową komunikację z kimś na ulicy, zapytać się jakieś tam podstawowe rzeczy i tak dalej. No, przekleństw, nie wiem. Kiedyś mi powiedziała chyba Danika jedno, ale nie znam przekleństw. A z reguły przekleństwa to są te rzeczy, które się uczymy pierwsze, jak dojeżdżamy do jakiegoś kraju. Tak zauważyłem, to samo było w Anglii. Jak do Anglii pojechałem, bo angielskiego kompletnie w ogóle nie znałem, no to uczyłem się pierw tych złych słów. Znaczycie co? Anglicy uczyli, oni sami, oni sobie jaja z tego robili. Powiedz tak, i wiesz, tak mówiłeś, ale nie wiedziałem, nie bardzo wiedziałem, o co, co ja mówię. Pewnie sobie też ubliżałem. Dobra, następne pytanie. Dariusz pyta się, czy czasami nie czuje się wśród lokalsów jak taki biały człowiek, czy pozwala ci to, co pozwala ci na pewnego rodzaju wywyższanie się. Filipińczycy traktują priorytetowo foreignersów, tak, ludzi z zagranicy, to zauważyłem. Wiesz, ja się nie wywyższam i staram się tych jakichś granic nie robić między mną a innym człowiekiem, po prostu jesteśmy na równi i na równi rozmawiamy, tak, i traktuję ich tak samo, ale widzę, że oni robią taką różnicę, traktują mnie lepiej i tak przywileje mi dają, typu na przykład, nie wiem, wchodzę gdzieś coś załatwić i będzie stało 20 osób w kolejce, no to ta osoba, która obsługuje, po prostu proszę podejść, o co chodzi, i omijam te 20 osób. To często się z tym spotkałem, że oni traktują nas tak priorytetowo. Ale nie wiem, czym to jest spowodowane. Może to jest spowodowane grzecznością, a może to jest spowodowane tym, że dużo ludzi z zagranicy po prostu jest takich roszczeniowych i szczególnie jak przyjeżdżają na Filipiny, wiesz, zmiana tych kultur i jest taki szok to dla nich. Tutaj wiesz, że na przykład ktoś jest bardzo powolny, że na przykład, nie wiem, dasz pani reszty, nie, zapłacisz za coś i musisz czekać na resztę 30 minut, bo ona musi wsiąść na skuterek, pojechać do miasta, wymienić te pieniądze, albo iść do sąsiadki jednej, drugiej, trzeciej, zapytać się, czy nie mają rozmienić. I wtedy my się zaczynamy denerwować i roszczeniowi robić, i może z tego się to wzięło, trudno mi powiedzieć. Widzę, że dużo Filipinek, które są waszymi dziewczynami, żonami, mają dziecko. Mam pytanie, nie macie problemu z ojcami tych dzieci? Czy Filipińczycy nie interesują się swoimi dziećmi? Mają tak jakiś zakaz nakaz płacenia alimentów? Pozdrawiam serdecznie. Ok, Danika. Lady is asking about the Filipina women. It's a lot of them are married or they have baby. And question to her is if we foreigners don't have problems with the fathers of this. So I will answer this. But other question is how about the Filipino guys? They are supporting kids, the interested of the family or not? Maybe some of them support if they have a work also. But if they don't have work? They cannot support. How they can support? So they do not support? Mm-hmm. No, to jest właśnie to. To jest taki trochę długi temat, bo z tymi Filipinkami, które są w związkach na przykład. Kiedyś rozmawiałem z takim policjantem z Sykihori, powiedział do mnie, że najczęściej dochodzi do zabójstw tutaj na Filipinach, na białych ludziach, tych foreignersów z zagranicy, ponieważ facet spotyka kobietę, kobieta ma męża, a mówi mu, że nie ma, i zaczyna po prostu na boku flirtować czy spotykać się z tym białym człowiekiem, i potem dochodzi do takich scen zazdrości, facet się dowiaduje i wtedy po prostu w emocjach no, zastrzeli gościa. Często się to spotyka. Z reguły nie mamy problemu, trzeba na to bardzo uważać, trzeba bardzo, na przykład jak poznasz dziewczynę, trzeba iść do domu do tej dziewczyny, poznać rodzinę, zobaczyć, bo wiesz, jak dziewczyna ma męża, to ona cię do domu nie weźmie. Tak? Dlatego idziesz do domu, poznajesz rodzinę, widzisz, że rzeczywiście jest wolna, i wtedy zaczynacie sobie coś tam razem budować. To jest chyba takie najbezpieczniejsze. No i wtedy nie ma tych problemów.
reguły na przykład jak już kobieta miała, na przykład kobieta miała chłopaka i mają dziecko i on sobie gdzieś tam pojechał, zostawił ją i poznajesz taką dziewczynę, no to ten facet się w ogóle nie interesuje ani dzieckiem, ani nią, także można sobie też budować związek i z tą osobą, ale też pytanie jest, czy ona jest w związku małżeńskim, czy nie, bo jak jest, no to narażasz się na 5 lat więzienia. Ona i ty, tak? No tak to wygląda, jest to karalne bardzo na Filipinach. Nie wolno się rozwodzić i nie wolno wchodzić w relacje z osobami, które są w związkach małżeńskich. Jest to kara 5 lat więzienia. A jeszcze co do tych alimentów, no z tego co ja wiem, to po prostu nie płacą, tak jak Danika powiedziała. Chociaż zmieniło się prawo w tamtym roku, rząd filipiński pozmieniał troszeczkę przepisy, żeby zmusić tatusiów do płacenia i po prostu podlega to teraz pod financial abuse, czyli takie prześladowanie, finansowe prześladowanie. Czyli generalnie facet nie płaci alimentów, ona idzie na policję, mówi, że nie płaci, podaje jego dane i policja go od razu zamyka do więzienia. To jest od razu crime offense, od razu idzie siedzieć i w międzyczasie czeka na sprawę. No to, także wiesz, to może siedzieć kilka lat, czekać na taką sprawę. Jak na przykład supportuje i wysyła pieniądze, ale tyle ile ma, na przykład niech to będzie 100 peso miesięcznie, no to już do więzienia nie pójdzie, a ona otrzymuje 100 peso, bo to jest tyle, co on może, czyli nie 50 zł na miesiąc, tak? No i to już nie jest financial abuse. I tak robią, może po prostu wysyłają jakieś tam drobniaki, żeby nie robiły dziewczyny tych spraw sądowych, tych crime. Nie wiem, czy słyszycie, ale mamy tam karaoke. To karaoke od rana do godziny 10 jest. Drą się, a najlepsze to jest na sam koniec, jak jest już 10, to już po prostu nawaleni i śpiewają. To możecie sobie wyobrazić. Może nagram wam to dzisiaj, czy tam jutro pokażę wam, jak śpiewają Filipińczycy po alkoholu. Bikot pyta się, czy będzie potomstwo filipińsko-polskie i robisz zabiegi w tym kierunku. He asking if we will have baby and if we working on it. In the future. When in the future? Next year, I don't know. Na razie nie myślimy o tym. We don't think about it too much now because we focus on recording, tak? Mhm. Good. Na razie nie myślimy o tym, po prostu chcemy pojeździć, popodróżować, a potem zobaczymy, no na pewno. Będziemy się starać, ale nie teraz. Ja nie myślę o tym i Danika też nie chce. Na razie. No, żeby mieć dziecko, co, musieliby się osiedlić w jednym miejscu, budować sobie jakiś domek. Jakieś tam warunki trzeba zapewnić dla dzieci i siebie, więc no chyba wpierw na tym się skupimy, że po prostu sobie coś wybudujemy, zbudujemy sobie jakąś taką otoczkę do rodziny, a potem to założymy rodzinę, znaczy zrobimy dzieci. Albo dziecko, nie wiem ile tych dzieci, ale. How many kids you want? How many? Two. Two? Two. But including Vanessa or two with me? Two with you. Two extra? Mm-hmm. Let's do it four. No. Four. It's too many. If we make 11, we can make a football team. Mam takiego kolegę właśnie w Anglii, kurczę, jak wyjeżdżałem z Anglii, to miał chyba 11 dzieci, jak dobrze pamiętam, no. Może ja też tam dojdę kiedyś. No i teraz pytanie do Danusi. Ile ma lat Danika? Danika, how old are you? 22. Just finished 22, nie? Skończyła w tamtym miesiącu 22 lata. Wiem, że w Polsce to jest takie bardzo niegrzeczne mieć dziewczynę młodą, bo wszyscy mówią, że o Boże, popatrz, ona na pewno leci na pieniądze. Tak jest w Polsce, ale nie na świecie. Okay? W Polsce jest w ogóle taka straszna nagonka na takie
młode pary, gdzie pan jest starszy, a pani jest młodsza. Od razu jest taki judgmental, czyli ocenianie, że na pewno chodzi o pieniądze, no bo o co może innego chodzić. Ja się tego oduczyłem, w ogóle mentalność mi się zmieniła, słuchajcie, jak wyjechałem z Polski, zacząłem mieszkać w Anglii, zacząłem się otwierać na wiele rzeczy, zobaczyłem, że świat troszeczkę inaczej wygląda niż ten świat, w którym ja żyłem w Polsce. Także mentalność mi się strasznie zmieniła. Czym się zajmują twoi ziomkowie tutaj na Filipinach? Słuchajcie, różnie. Niektórzy prowadzą potężne firmy w Polsce, mieszkają tutaj, inni zajmują się inwestowaniem na giełdzie, inni prowadzą jakieś tutaj biznesy, a inni po prostu sobie jakieś tam mają dochody online, tam coś sobie skrobią. Także no zależy. No ale każdy jakiś tam dochód ma, tak? Mariusz, czemu Filipina, nie Tajlandia? Dlatego, że na Filipinach, znaczy słuchajcie, Tajlandia też mi się bardzo podoba. Też bym tam chciał mieszkać. Filipiny dlatego, że jest tak łatwiej z językiem i wizą. Dlatego przyjechałem, tak? Wszyscy mówią po angielsku, znaczy większość tutaj, no i wizę można łatwo wyrobić, a w Tajlandii jest to skomplikowane. Chociaż chciałbym w Tajlandii pomieszkać i może pomieszkamy w tej Tajlandii też. Tam jest też sporo rzeczy, które bym chciał po prostu zobaczyć. Chris, Bohol czy Sikihor na 2 tygodnie urlopu? Danika, Bohol or Sikihor for 2 weeks for holiday? Where you will go? Maybe Sikihor? Sikihor? Mm-hmm. Pierwsza sprawa, na 2 tygodnie to nawet nie przyjeżdżaj tutaj, Chrisus, bo nie ma sensu. Żeby poczuć Filipiny, to musisz po prostu miesiąc tutaj posiedzieć w jednym miejscu, na jednej wyspie, okej? Okay? 2 tygodnie to po prostu ty nic za wiele nie zobaczysz i zaraz będziesz musiał uciekać i nie poczujesz tego życia, tego klimatu, wiesz, tego peaceful life, takiego błogiego życia. Będziesz cały czas miał gdzieś tu z tyłu głowy, że zaraz trzeba wyjeżdżać i nie, jest inaczej po prostu. Ja bym wybrał Sikihor, ale Bohol i Sikihor to są dwie różne wyspy. Sikihor jest taka rajska wyspa, okej, okay, a Bohol to już jest taka wyspa nierajska, już bardziej taka pod miasteczko, są tam więcej jest imprez, jak Panglao. Jest takie bardziej turystyczne życie, tak? Zupełnie różne wyspy, ale ja bym wybrał Sikihor, żeby poczuć Filipiny. Widzisz kiedyś Alvina, co u niego słychać? Tak, odwiedziłem Alvina, byłem u Alvina. To znaczy spotkaliśmy się na takiej imprezie na plaży. No i co słychać? Nic u niego nie słychać. Dobrze się trzyma, przytył chyba za 30 kilo. Zresztą ja też, więc sobie 2 grubaski pogadały. Ale Alvin, no jak Alvin, zawsze uśmiechnięty, wesoły, także no, myśmy trochę tam mieli fajnego czasu, żeśmy porozmawiali. Wyglądasz to na tyle. Więcej pytań na razie nie mam. Słuchajcie, z tymi pytaniami ciężko czasami mi jest odpowiedzieć na te wszystkie komentarze. Może dlatego lepiej będzie, jak po prostu raz jakiś czas zrobię taki film i odpowiem wam na te pytania. No, szczególnie jak nagrywamy codziennie, to jest to bardzo skomplikowane, bo bardzo dużo czasu schodzi na nagrywanie i edytowanie. I już nie mam czasu po prostu, żeby odpisać wszystkim. Życie. Danika, do you want to say anything else? Add? People saying that you are so beautiful. In every video I see comments, oh, your Danika is so beautiful. My God. You beautiful or not? No. No? Skromna. No, Danika jest bardzo dobrą osobą, bardzo taką kochaną, przylepą i bardzo dba o mnie, o dom, o nasz związek. I ja robię to samo, też staram się być bardzo dobrym partnerem, dlatego to może czasem mi nie wychodzi coś, no ale kurczę, taki jestem, facet po prostu. Ale i tak jest lepiej niż kurczę ja 10 lat temu, także czy tam 5 lat temu, także
Jest ok. Dobra, na razie, trzymajcie się, pozdrawiam, buziaki.